Ginka choruje. Ona lubi wilgotne powietrze, wilgotną glebę. Prawdopodobnie ma sucho i wtedy liście zaczynają schnąć. Wtedy trzeba ją podlać. I lubi wilgotne powietrze, zraszanie. Jeżeli jest w takim miejscu, gdzie schnie, to trzeba przestawić. Czasem. Szkodzi jej nadmiar, zarówno nadmiar, jak i niedobór światła. Może być na przykład przy samiutkim oknie na południu albo zachodzie, to wtedy trzeba postawić w głąb domu za firankę, żeby to światło miała rozproszone. Jeśli ma za ciemno, to trzeba postawić tam, gdzie będzie miała lepsze światło. Czasem to mogą być przędziorki albo ataki grzybów. Wtedy trzeba potraktować środkiem owadobójczym, grzybobójczym albo wywarem lub gnojówką z wrotyczu, piołuna, tytoniu. Czasami liście zaczynają schnąć, kiedy pojawi się zgnilizna korzeni. Wtedy trzeba taką anginkę wyjąć, oczyścić całkiem korzenie z gleby, starą glebę wyrzucić, doniczkę zdezynfekować, dać do zupełnie nowej ziemi, zupełnie nowej doniczki, uciąć te porażone korzenie, zaprawić glebę środkiem przeciwko zgniliznie korzeni. I wtedy jest szansa, że taka anginka po prostu będzie dalej żyć i rosnąć. Trzeba usuwać porażone liście. Uschnięte, i teraz jak rozmnożyć anginkę? Trzeba oderwać albo wierzchołek, albo gałązkę, wsadzić do wody tak jak się wsadza bukieta, kiedy puści korzenie, to dać do dobrze podlanej gleby. Może to być gleba taka dla roślin doniczkowych, albo mieszanka torfu z piaskiem, musi być wilgotna, dobrze podlana. Tak samo można od razu dać do wilgotnej albo gleby dla roślin doniczkowych, albo dla mieszanki torfu z piaskiem. Musi być też dobrze podlana, solidnie. Dbamy o podlewanie. Dziękuję, życzę miłego dnia.